Polityki Realnej. Serdecznie witamy dzisiaj pana Mirosława Dapolskiego. Tematem prelekcji jest postinformacja wojskowa i inne tabu. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, ale mimo to, że Pani przed trzema chyba tygodniami mnie zaprosiła, jestem tutaj właściwie dość przypadkiem, ponieważ przed dwoma tygodniami prosiłem o potwierdzenie i przekazałem właśnie tę nazwę. No, tak się złożyło, że w redakcji nie otworzyli maila do tego czasu, a ja dzisiaj jechałem do pracy w Sielcach i tylko przypadkiem zobaczyłem w dzisiejszej gazecie, że no jestem tutaj u Państwa o 6:00, no więc dlatego jestem. A no właśnie, no dobrze. W każdym razie istotne jest to, że jest bardzo dużo tabu, czyli rzeczy, o których w ogóle nie wolno mówić w tak zwanym dobrym towarzystwie, to znaczy w tych salonach warszawskich, ale nie tylko, również w mediach. FOS należał i należy dalej do jednej z tych rzeczy, z tych spraw tabu. Dzisiaj omówię FOS, a później tylko zasygnalizuję te inne sprawy, które akurat mnie osobiście, no za każdym razem jestem zdziwiony, że o tych sprawach, wie pan, to lepiej nie mówić. To zostawmy. I to we wszystkich tych gazetach, które się mienią, no nie wiem, patriotyczne, prawicowe, coś takiego, również. Ale zacznijmy od FOS-u. Ktoś z panów powiedział mi przed chwilą, że ojciec robił ekspertyzę na temat pierwszego FOS-u. Ojciec koleżanki. A, no to tym trudniej będzie zdobyć tę ekspertyzę zapewne. Bo o pierwszym FOS-ie, który powstał w ramach Ministerstwa Finansów PRL-u w 1985, wiemy prawie nic. I ta sprawa jest zupełnie tabu, nieznana. A ci ludzie, którzy powinni na ten temat mówić, no nie zeznają, bo no nie ma żadnych sankcji, żeby zeznawali. Ani tortury, ani kara śmierci jakoś nie wchodzi w grę. Więc o pierwszym FOS-ie praktycznie nie wiemy nic, a to są też miliardy dolarów, które zniknęły. Drugi FOS powstał w 1988 i kiedy sprawa została ujawniona była na samym początku tej nowej rzeczywistości, albo jeszcze może w starej, dokładnie już nie pamiętam, w każdym razie w okolicy 88-89 roku, z bardzo prostej rzeczy. Mianowicie w Ministerstwie Finansów, jak zawsze, jest Wydział Kontroli Wewnętrznej. I okazało się, że taka piękna pani, która była szefem tego wydziału, pani Teresa, zaczęła alarmować, że Polska nie ma księgi należności i zobowiązań. No proszę Państwa, tutaj są ludzie, którzy prowadzą jakieś interesy. Czy możliwy jest kiosk, w którym by nie było zapisywane przychody, rozchody? No jak w ogóle sobie można to wyobrazić? Otóż PRL, czy to wszystko, co się ciągnie poprzez FOS pierwszy, a potem drugi, jest przykładem takiego kiosku, w którym nie ma księgi zobowiązań i należności państwa. Te zobowiązania i należności były na poziomie zagraniczne, w tej chwili mówię tylko, na poziomie wielu miliardów. Wszystko jedno w tej chwili, dolarów, prawda? No ale... Natomiast kiedy ta sprawa się jakoś ujawniła, wiedział od niej od początku guru polskich, tutejszych finansistów, pan Balcerowicz, to okazało się, że kiedy wreszcie po bardzo ostrej szarpaninie sprawa została przekazana prokuraturze w 1991, to sprawą na poziomie wtedy co najmniej 50 miliardów dolarów, powtarzam, 50 miliardów. Dlatego podkreślam, że taka pani Bikont, która się u mojej przyjaciółki uczyła kiedyś arytmetyki, bo nie miała możliwości, myliła miliardy z tysiącami w Gazecie Wyborczej w odpowiednim czasie. Tam 6 rzędów wielkości to nie grało roli. Natomiast sprawą karną FOS-u zajmowało się na początku pół prokuratora, czyli
pan Janusz Kalwas poszedł sobie na urlop i jakiś bardzo miły pan z Radomia, który mieszkał na ostatnim piętrze tutaj na krakowskim przedmieściu, w takim pokoju z oknem zabitym dyktą, na pół etatu. Zajmował się sprawą FOZ-u. I wtedy już wiedzieliśmy, że, no, że za tą sprawą stoją GRU, czy tam tak zwane służby szpiegowskie obce, bo inaczej niemożliwe byłoby takie traktowanie własnych kilkudziesięciu miliardów. To miliardy były wtedy. Zaraz Państwu powiem, o co naprawdę chodzi w sprawie FOZ-u, ale najpierw te takie drobiazgi, koloryt lokalny. Koloryt lokalny jest jeszcze taki, że na początku niektórzy żurnaliści nie wiedzieli, że o tym nie można mówić. I na przykład pani Elżbieta Jaworowicz kilkakrotnie w tym swoim, co to jeszcze ciągle te grube nogi na bok kładzie, w tym swoim programie kilka razy nas przepytywała. Otóż dowiedziałem się po jednym nagraniu w studio, że proszę pana, no nie będziemy mogli niestety, bo Miecio powiedział, że pana to nie można puszczać. Nie wiedziałem wtedy, powiedziała mi od razu, który Miecio, no oczywiście Kapciowy. I w związku z tym ostatni program na temat FOZ-u, w którym już była pani Gronkiewicz, tak? Dobrze mówię? Gronkowiec? Gronkiewicz. No, więc pani Gronkiewicz-Walec była już, bo żeby twarz trzeba było jej w telewizji robić. I wtedy w czasie, kiedy ja podawałem argumenty na temat FOZ-u, to znaczy ruszałem gębą, to leciała muzyczka, bo to było nagrane na setkę i jakoś musieli wyłączyć głos, bo Miecio nie pozwolił, żeby na temat FOZ-u mówić. Wtedy, to znaczy jeszcze za życia Michała Falcmana, który jak Państwo wiedzą 3 miesiące zdążył to wszystko, co w tym testamencieśmy opublikowali, to wszystko zdążył odkryć w 3 miesiące pracy w NIK-u, więc za jego życia jeszcze pisałem do pana prezydenta memoriał z maja 91. Otóż ten memoriał to miał w maszynopisie z 5 stron. Po zamordowaniu Michała Falcmana, który zginął wreszcie 18 lipca 91, pytam pana Gromana, który był wtedy ministrem pana Wałęsy: ależ panie Jerzy, no, czy pan to dał prezydentowi? No wie pan, no dałem, tak, ale wie pan, on nie czyta. Więc ja wycenzurowano, co mu powiedziałem. Natomiast to wie pan, ja spowodowałem, mówi pan Jerzy, że sekretarka przeczytała panu prezydentowi streszczenie tego panów memoriału. Streszczenie to było 8 linijek w maszynopisie, bo to jeszcze tak stukaliśmy na maszynie. W każdym razie mówi, że oceny i podejrzenia uzasadnione cząstkowymi dokumentami wskazują na ogólną sumę straconych przez Skarb Państwa walorów rzędu dziesiątków miliardów USD. Naprawdę to było 50 miliardów wtedy, w 91. Więc i żądamy, by nadzwyczajne zbadanie węzła tych spraw przez służby takie, jak jednocześnie prokuratura, policja, UOP, NIK, Izba Skarbowa, specjalne pełnomocnictwa i coś takiego. Bo sposób rozwiązania tej sprawy może zdeterminować los Polski na wiele pokoleń. Otóż to przeczytała dziewczyna panu Bolkowi i nic, jak wiadomo. I wtedy dopiero rozpoczęła się ta zabawa w prokuraturze, właśnie na pół prokuratora. Później był jakiś czas, kiedy przez 7 lat cofnięto te dokumenty z prokuratury i eksperci przez 7 lat znowu blokowali. No i wiedzą Państwo, to już są te trywialne rzeczy, że później również pani sędzia Barbara Piwnik się tą sprawą zajęła, ale kiedy już była bliska tego, żeby, no, żeby musieć rozwiązać sprawę FOZ-u, wtedy ją kopnięto na ministra, to są te detale nieistotne. Istotne jednak jest to, że ci panowie, którzy się naprawdę zajmowali sprawą FOZ-u, przepraszam bardzo, obrażam panią, ponieważ kiedy Michał Falcman pytał Janinę Him, proszę pani, gdzie jest ta księga zobowiązań i należności państwa polskiego?
Proszę pana, ja jestem finansistką, ja się tam buchalterią nie zajmuję, odpowiedziała pani Him. Więc jest też wkład damski w tą całą sprawę. I natomiast ludzie, o których później bardzo szybko się dowiedzieliśmy, że byli majorami czy pułkownikami służb informacji wojskowej, jak Janusz Sawicki, był tam w tym blisko tego grona Dariusz Rosati, który był szefem czy wiceszefem Rady Nadzorczej FOZ-u. Byli również tak zwany Dariusz Tytus. To jest bardzo piękna postać. Piękna. Wszyscy, którzy się zajmowali sprawą FOZ-u, mówią o nim Dariusz Tytus. Chodzi o towarzysza Przywieczerskiego, który z tego co wiemy był wysokim, no był mózgiem w ogóle FOZ-u, ale był wysokim oficerem informacji wojskowej. Ale dla kamuflażu, przepraszam, ja oczywiście mówiłem Dariusz Tytus P. Więc dla kamuflażu został tajnym współpracownikiem UBECI, no, bo żeby to nie było, że on jest z jakichś służb specjalnych. Kiedyś mieliśmy z przystawą współautorem tej książki proces cywilny ze strony Dariusza Tytusa P i Uniwersalu, którego był właścicielem, przez 13 lat. Skończył się ten proces podobno w tym roku, ale nie wiem, bo wyroku nas uniewinniającego jakoś nie dostałem jeszcze. W każdym razie proces trwał 13 lat i pytam pana ostatnio, to znaczy przed rokiem, tak, pana ministra Zbigniewa Ziobro, co pan zamierza zrobić w sprawie sądownie prawdziwe straty Polski, które są oceniane przez ekspertów na 50 miliardów w roku 90. Pytam również różne detale na ten temat, właśnie o tym mechanizmie, który jest tabu i który państwu zaraz pokażę. Czy znany jest panu ministrowi fakt, że mózg FOZ-u Dariusz Tytus, tu nazwisko P, najpewniej jak Janusz Sawicki, wysoki oficer informacji wojskowej, dla kamuflażu czy ułatwienia rabunków został TW, tajnym współpracownikiem Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego MSW, numer rejestracyjny, no nie podam państwu, bo i tak zapomniecie, 1000 groszem, pseudonim Grabiański. Otóż istotne dla obecnej chwili jest to, że z ministerstwa, powtarzam przed rokiem, że z ministerstwa pana Ziobro dostałem odpowiedź. Szanowny pan, zwyczajny profesor, nawiązując do pisma, uprzejmie informuję. Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi korespondencji z poszczególnymi obywatelami na tematy ogólnospołeczne i ogólnoprawne. I podpisał naczelnik magister Paweł Adamkiewicz. No więc jeśli to, czy mózg FOZ-u był jednocześnie wysokim oficerem informacji oraz TW, nie Gronkowiec, tylko jak go tam. Grabiański. Dziękuję bardzo. To wszystko są podobne Gronkowce. Więc to jest ogólnospołeczne. No to pytałem oczywiście również tutaj ostatnio pana ministra, już poza sprawą FOZ-u, to znaczy częściowo poza. Czy prawdą jest, że tak zwany kierowca tira, który wymordował rodzinę europosła Filipa Adwenta i zamordował dwóch przypadkowych podróżnych, został wypuszczony przez prokuraturę na wolność? Czy ten sam scenariusz, egzekucja ważnych, a niewygodnych osób przy użyciu wzmocnionego tira, stała się już polską specjalnością? Ten człowiek mieszka, jak wiemy, pod Puławami, doskonale się miewa i natychmiast po tym morderstwie 6 osób, świadomym, znaleziono mu amfetaminę, został przez sąd w Radomiu wypuszczony i żyje bezkarnie pod Puławami. Otóż przypominam, że w związku z FOS zginęło 7 lub więcej osób. Zawsze byli to nieznani sprawcy, a potem umorzenia. Otóż mówię o tym, czytam państwu ten list do pana Ziobro, ministra, dlatego, że ekipy rządowe i sądowe się zmieniają. Odpowiedź, czy też jej brak na te i podobne pytania zostanie jednak zważona i zapamiętana. Bo FOS to afera afer, jak ktoś o niej powiedział i słusznie, i jej finał ma wagę historyczną.
Piszę to w imieniu moim paru ludzi, którzy w cudowny sposób, cudowny w sensie katolickim, czyli dosłownym, uniknęli egzekucji, a także w imieniu tak zwanej opinii publicznej. I na to jest ta odpowiedź, którą Państwu przeczytałem, pana magistra Pawła. Otóż, ponieważ sprawa FOZ-u rzeczywiście jest pierwszą aferą tak brutalnie ujawnioną i ona trwa dalej, jak Państwo wiedzą, pani Piwnik nie mogła jej rozwiązać, bo musiała pójść w górę na ministra, a obecnie siedzi przy panu Ziobro taki łysy, miły pan Andrzej Kryże, który skazywał. Raz mi się udało wejść do TVN-u chyba na żywo, bo inaczej to nie ma sensu, tylko na żywo ma sens iść do tych wszystkich telewizji. Raz się udało i wtedy powiedziałem, że tuż po tym pseudoskazaniu pana Rzemka, Himowej, no i tego Przywieczerskiego, o którym za chwilę więcej, że to jest skazanie tych państwa jest odpowiednikiem tego, jeśli by był wielki napad na bank, ukradziono powiedzmy sobie 10 walizek pieniędzy, a tylko przypadkiem zostało gdzieś tam tu 20 zł, tam 30 zł i ci ludzie, którzy te walizki gdzieś wyprowadzili, są sądzeni i skazani przez pana Andrzeja Kryże, przez Niezawisły Sąd Rzeczpospolitej Polskiej za te drobne niedopatrzenia, które im wypadły z walizek. Tak wygląda obecna sytuacja sprawy FOZ-u. I oczywiście pan Kryże dokładnie o tym wie. Ja go nie oskarżam o nic, bo on mógł dopaść, chociaż posadzić za to. Te dwie osoby, bo jakiś czas zdaje mi się Rzemek i Himowa siedzieli. Natomiast pan Przywieczerski, czyli mózg tego, Dariusz Tytus, są trzy wersje, co się z nim teraz dzieje. On też niby został skazany. Ale są trzy wersje. Otóż prokurator Czyżewski, ten z Hamburga, który w sprawie tak zwanej afery paliwowej, która jest częścią tej sprawy, mówi, jest przekonany, że Przywieczerski wącha kwiatki od dołu. Dzielne dziennikarki prawicowe, jedna uważa, że proszę pana, ja mam dowody, że on siedzi na Rakowieckiej, a druga mówi, że z całą pewnością on wypoczywa sobie na Wyspach Dziewiczych. Więc są te trzy możliwości. Zapytałem kogoś znajomego w kancelarii obecnego prezydenta, która z tych trzech możliwości jest prawdziwa. Nie mamy odpowiedzi. Także o Dariuszu Tytusie no, nie wiemy. W tamtej, jeszcze jedna sprawa z dodatkowych, w tamtym czasie, czyli w 91, był taki wysoki oficer Mossadu albo innych tam służb izraelskich. On teraz działa dalej w Polsce, taki targi nafta i gaz biznes prowadzi co roku. Otóż wtedy ten pan płakał nie w kamizelkę, tylko w marynarkę ministra Ejsymonta, ponieważ ci głupi tubylce, tam by było chyba powiedziane te głupie goje, nie chciały zrobić Brazilian Swap. Brazilian Swap, chodzi o wymianę. Mianowicie FOS formalnie miał handlować polskimi długami, które w tym czasie za dolara można było kupić za 11 centów dolara, za 13, jak ktoś głupszy, a później nawet już, jak to się rozniosło, to za 16 dolara. Otóż nie wolno było tego formalnie robić. Więc pan Majman zaproponował, żeby zrobić swap. To znaczy, żeby Polska 4 miliardy dolarów brazylijskich długów wzięła, a Brazylia polskich. I to było zrobione przez pana majora, czy wtedy już chyba pułkownika Jerzego Sawickiego. Ale ktoś jakiś z UOP-u, nie, to się UOP wtedy nazywało, akurat Sawickiego posadził do więzienia i ten człowiek, przedsiębiorca, który miał za ten Brazilian Swap dostać 2,2% od sumy nominalnej. Proszę sobie przeliczyć, ile to jest. Płakał. Co oni tu zrobili? Jak to możliwe? No przecież taki dobry był interes. Więc te dziesiątki
milionów dolarów, no rzeczywiście jakoś mu przeszły koło nosa, ale później się odbił. To dotyczy jeszcze jedna rzecz. Najważniejszą sprawą, i teraz przechodzę do tej sprawy tabu, czyli zupełnie nie wolno o niej było nigdy mówić, najważniejszą sprawą było to, że ktoś ustalił z Bankiem Światowym, powiedzmy, czy tam z innymi, stały kurs złotego do dolara na 10 tysięcy starych złotych. Proszę? No proszę pani, a skąd my wiemy kto? Wiem, o kto w Polsce o tych ustaleniach wiedział. Wiedział Balcerowicz, Sawicki, Rosati. No oczywiście wiedzieli nasze asy biznesu, to znaczy Rzemek, Przywieczerski, Chimowa. Ktoś tam jeszcze, no na pewno, nie, Mazur chyba dopiero później wszedł do tego interesu. Z legendarnych... No to mały pikuś. Oczywiście Baka chyba wiedział, ale z legendarnych ludzi podziemia wiedział Stefan Kawalec. A to wiem stąd, że sam, bo to mój kolega mojego kolegi z podziemia i Stefanowi, który był wtedy wiceministrem, mówiłem o tym, że gdzie, w jakim banku londyńskim można odzyskać 200 milionów dolarów, które z FOZ-u. Bo jak nie ma księgi należności i zobowiązań, no to nie ma, prawda? Nie wiadomo. Ale jakoś potrafiliśmy mu powiedzieć i on był tak zszokowany, że przychodzi jakiś facet i mówi nazwę banku i jak odzyskać 200 milionów dolarów. Jakie były skutki? Oj, trudno, ciężkie dla mnie. Mianowicie cała ta warszawka finansowa od razu wiedziała, nie, z tym to nie można, bo on tutaj wysypuje takie jakieś tajemnice. Między innymi pani Jadzia Staniszkic bardzo była wtedy urażona tym, że nazwa tego banku jakoś tak się wysypała. No ja mówię, pani Jadziu, no przecież jeśli ja mówię do wiceministra polskich finansów, no to chyba nie jest to wysypywanie tej sprawy. Teraz, przepraszam bardzo, teraz będą logarytmy. Ale ja tylko postraszę logarytmami, bo naprawdę nie będę rozwijał. Mianowicie, ta grupa wspomniana przed chwilą, kilku oficjalnie, a razem z oficerami GRU i oficerami Mossadu i tam jeszcze czegoś, powiedzmy kilkanaście osób, wiedziała, że jest taki dyktat strony postępowej, strony zachodniej, że za 10 tysięcy złotych masz jednego dolara, a za jednego dolara masz 10 tysięcy złotych. Ale tylko ta wtajemniczona grupa przed chwilą wymieniona to wiedziała. Inni nie. Więc jeśli ktoś z nas poszedłby do banku i cokolwiek zamienił złotówki na dolary czy w drugą stronę, to wtedy to jest gra zwana w tym naiwnym towarzystwie UPR-owskim grą rynkową. Ale normalni, poważni generałowie czy inni tam szpicle, KGB to też mały pikuś, z GRU czy z Mossadu, oni wiedzą, jaki ten kurs będzie. I jeśli teraz prosta rzecz, o której nie wolno mówić żadnemu, znaczy żaden z przywódców partii politycznych nie przyjął tego do wiadomości. A rzecz jest bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, że potrzebuje się nazwać Baksik. Dostaje od kolegi, pan wymienił Baki chyba, prawda, 300 miliardów starych złotych, znaczy papier, że 300 miliardów starych złotych, czyli odpowiednich 30 milionów nowych złotych, bo liczmy później nowych, od NBP dostaje pan, ci agenci, ewidentni agenci, Gąsiorowski, ja mówię to, co wiem. Gąsiorowski i Baksik. Grobelny nie brał udziału, o ile wiem, przy tym Art Buchmann, czy Buchol, coś takiego, w tym przekręcie na południe. W każdym razie wyobraźmy sobie, co się stało i co Gąsiorowski z Baksikiem opisali w książce, jak okradliśmy czy ukradliśmy Księżyc. Piękna książka, zaraz wtedy wydana. Mam złotych, powiedzmy 300, to było 300 miliardów, tak, starych złotych, czyli 30 milionów nowych, które muszę coś, przepraszam, są one gwarantowane przez Bank Polski. Najpierw to był NBP, później PKO BP.
I z tymi złotymi, tu się zaczyna prawdziwy oscylator. Z tymi złotymi jadę, to znaczy wysyłam, co tam były, teleksy chyba wtedy, czy może faksy, do kumpli w bankach zachodnich. Chłopy, mam tutaj potwierdzenie, że państwo polskie gwarantuje mi te 300, czego tam było, miliardów starych złotych. I za to oni, jeśli to jest gwarantowane, to za ten papier dają takiemu oficerowi, powiedzmy, pożyczkę na 25 milionów dolarów. Nie na 30 milionów, ale na 25. Facet z tym papierkiem idzie znowu do banku tutejszego, do kolegów, mówi, popatrzcie, mam 25 milionów dolarów. A, no to dobrze, to w takim razie pod te 25 milionów dolarów dajemy ci następną pożyczkę, już liczmy teraz w nowych 25 milionów tam tutejszych pieniędzy. I z tym papierem, wysyłamy ten papier właśnie faksem, bo wtedy nie było pewnie maili, na zachód. I tak ten oscylator gra. Czyli tym sposobem ta huśtawka powoduje coraz nowych papierów opartych na pierwszym papierze, który był gwarantowany, że wszystko jest gwarantowane. I to jest elementarz, no oczywiście nie dla takich geniuszów biznesu jak pan Kawalet czy pan Balcerowicz, ale dla studentów drugiego czy trzeciego roku ekonomii na Zachodzie. Bo ci tutaj studiowali na tej tutejszej szkole i tam takich rzeczy, które są naprawdę tabu, nie uczą. Ale na Zachodzie tak, to jest elementarz. My jako fizycy, bo obaj, właściwie wszyscy trzej, Przystawa, Wolf, ja, jesteśmy fizykami, no nie znaliśmy tego. Ja chodziłem pod banki, sprzedawałem te dolary, które miałem za złotówki. No. Natomiast opublikowano to w Fizyka A 285 w 2000 roku. Kto będzie chciał, to mogę mu to potem przekazać. Ten mechanizm, który się nazywa... Zaraz Państwu powiem, żeby się nie pomylić. Jest bardzo prosty mechanizm, który mówi, w jaki sposób można zwiększać te swoje fikcyjne pieniądze, podnosić je w górę, no. Czyli zwiększać ich ilość. I tym sposobem, zaraz Państwu pokażę może najpierw, tym sposobem wykazano, tutaj przy pomocy całek, szeregów, ale to nie jest konieczne do zrozumienia zasady, że jeśli w 90 roku, przypuśćmy, że mieliśmy tylko współczynnik inflacji w Polsce 80%. Na początku, w 89, na początku 90 mieliśmy 80% na miesiąc, ale przypuśćmy, że mamy 80% rocznie, to jeśli wykonamy 12 takich wahnięć oscylatora, efficiency of the oscillator, jest na rok 93 razy. Czyli jeśli to na początku, przypuśćmy, było 30, które dostali tam od NBP-u panowie ci z południowych służb, 30 milionów dolarów, to po roku mają przebicie 93 czy 100 razy przy założeniu, że tylko 12 razy się wahną. Otóż ci, to jest tylko dla tych, którzy wiedzą, czyli wymienione tam nazwiska. Więc cała afera FOZ-u polegała na tym, między innymi, nie na tym, że tam wykupywano prywatnie jakieś Tkaczyki czy Weinfeldy, wykupywały po 11 centów dolara polskiego długu, tylko na tym, że mając jakiekolwiek pieniądze, czy w dolarach, czy w złotych w Polsce, ci, którzy wiedzieli o tym dealu, to znaczy, że na jak długo, na ile lat jest stały kurs złoty dolar, przy straszliwej inflacji w Polsce, a rzędu 8 czy 5 chyba procent w dolarze, no to mogli wykonać w ciągu roku to przebicie 100 razy. Oczywiście fachowcy, którzy to poprawiali jeszcze przez ruble transferowe, śmiali się z tych wyliczeń, że to 100 razy, bo oni potrafili jeszcze przez ruble, przez nieistniejące ziemniaki z Panamy podbić to przebicie do 1000 razy. Otóż to wszystko
jest zabawa w liczbach, prawda, w świecie wirtualnym, tak? Nie. Dlatego, że jeśli mówiłem panu prezydentowi na piśmie, co prawda, o tych 50 miliardach dolarów wtedy, w roku 91, to po takich oscylacjach myśmy realnie stracili o wiele, wiele więcej. Przecież ci dwaj grojkowie, czyli Baksik i Gąsiorow, no, oni pitolili na pianinie, prawda, i zaczynali no właśnie od tych tam 300 miliardów starych złotych, które dostali, papierek na nie z banku. Przecież oni razem z Dziewulskim, który im to pomagał, od razu, to im się rypło szybko, po pół roku. I już wywieźli 500 milionów dolarów w cashu. Więc ci, którzy bezczelnie, to znaczy mając nerw, powiedzmy, jak Rzemek czy Przywieczerski, robili to na większą skalę i dłużej, ci mają teraz na Wyspach Dziewiczych, czy na Kajmanach, czy nie wiem tam, gdzie to się to ma, nie te nędzne 50 miliardów dolarów, o których mówiłem, pisałem do pana prezydenta B w roku 90. O wiele, wiele więcej. I to, ta istota FOZ-u, czy Art B, Birnbaum się nazywał ten oficer Art Birnbaum, który robił ten cały interes przez Gąsiorowskiego. Te rzeczy są opublikowane. Otóż nie interesowało to ani byłych ministrów sprawiedliwości, ani obecnego ministra sprawiedliwości, pana Ziobro, o którym państwu przed chwilą, jego reakcji, czy też jego człowieka, przed chwilą państwu czytałem. Nie interesowało to sądu karnego. Tutaj można powiedzieć, że Kryże musiał się trzymać tylko tego, gdzie miał dowody czarno na białym. A żeby zdobyć zeznania w tej sprawie, a to byłoby oczywiście o wiele trudniej. Natomiast nie interesowało nikogo z przywódców partii politycznych. A ja z uporem taki pliczek zawsze wysyłałem i do Lepera, i do panów Kaczyńskich, i kto tam jeszcze jest, tych różnych, jakiś był taki pan chyba Krzaklewski, bo te partie się zmieniają tak szybko, że ja już zapominam, kto tam był przywódcą w swoim czasie. To jest też piękna rzecz, jak to pojawiają się i znikają. A wtedy, kiedy są, to uważają, że oni są wieczni. Więc do tych różnych Krzaklewskich i innych wysyłaliśmy to i nikt nie zauważył istoty tego mechanizmu, tego prostego mechanizmu, że tylko ten, kto wie, jaki będzie stosunek złotego do dolara przez kilka lat, może zrobić ten biznes jednocześnie. On musi być jednak w jakichś strukturach szpiegowskich, najlepiej sprawnych, czyli GRU, Mossad to są najsprawniejsze z tego, co wiem, bo z tego, co słyszałem od biznesmenów, przepraszam, w cudzysłowie biznesmenów, no to znowu CIA jest o wiele słabszy od tych przedtem wymienionych. Więc nikt tym się nie zainteresował, a wystarczy tylko ta wiedza i bycie w służbach. Otóż również nikt z żurnalistów, żadnych telewizorów, czy radiów, czy czegoś takiego, nie wie pan, no wie, o tym to lepiej nie mówmy, no zostawmy to. A rzeczy są. I to jest to pierwsze tabu, które, ponieważ ja jestem jako fizyk człowiekiem prostym, czyli uznaję, w odróżnieniu tego, cośmy mówili wcześniej, że prawda jest tylko jedna. Nie ma żadnego widma prawd, czy ośmiu prawd, czy czegoś w tym rodzaju. Jest jedna. To myśmy tą prawdę poznali i z zaciętymi zębami przekazywali różnym służbom, łopom, ABW, czy tam różnym szefom partii. Również niedawno, taki był miły z czarnym wąsikiem w Sejmie, pan chyba Zawisza, który robił jakąś komisję bankową. Więc ja panu posłowi też posłałem te same wyliczenia, o których państwu mówię tutaj. Te wyliczenia, że powiedzmy wtedy można było lekko zrobić te przebicie 100 razy, do niego doszły i nic. Natomiast, żeby to nie było, że to wtedy można było zrobić, bo takie same proste wyliczenia, jeśli wiesz tylko człowieku, znaczy jesteś z odpowiedniej gałęzi, rodziny służb,
Stąd na przykład teraz te kłótnie między służbami związanymi z Gazetą Wyborczą, a służbami związanymi, znaczy, a tymi służbami, które stoją za panem Gazowatym. Guzłowo. No, no, wiedzą państwo, o kogo chodzi. Chodzi o gaz. Więc to są różne służby. To znaczy, nie wiem, czy różnych krajów, ale w roku 2000, kiedy już ten inflacja była o wiele mniejsza, ci, którzy wiedzieli, jaki będzie stosunek złotego do dolara, to mogli na tym mechanizmie zarobić dubla, czyli podwoić swoje pieniądze. No piechotą nie chodzi, no jeśli gra na giełdzie daje zdecydowanie mniej, to podwojenie dla znających no jest ciekawą rzeczą. Otóż to jest ten to tabu związane z FOZ-em, bo to, że tak zwane struktury szpiegowskie, ja staram, nigdy nie używam słowa służby, no bo komu oni służą poza sobą i tam swoim szefom? To nie jest służba, ale są różne struktury szpiegowskie, które już co najmniej od 1984, analizując dane finansowe, te służby południowe, amerykańskie i ruskie między sobą współpracowały. Także to, jak wykrystalizowały później mafie na podstawie oddzielnie GRU, a oddzielnie KGB, to już tylko był naturalny proces, który się zaczął w 1984. Dlatego tak istotny jest ten dokument o pierwszym FOZ-ie w Polsce, które mogą być państwo pewni, że naprawdę służby związane z Ministerstwem Sprawiedliwości nie znajdą tego. To tylko muszą znaleźć amatorzy.